Witajcie kochani. Dzisiaj opowiem o rytmach biologicznych człowieka, o wpływie światła na nasz organizm oraz przedstawię Ci prawdziwą przyczynę chorób chronicznych XXI wieku. Zapraszam. Rytmy biologiczne człowieka w zależności od czasu trwania można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria będą to rytmy infradialne. Rytmy infradialne to są rytmy, które trwają więcej niż 24 godziny. Będzie to na przykład rytm, w którym kobieta miesiączkuje, bądź nasz rytm roczny. Jeśli chodzi o wydzielanie melatoniny, to więcej melatoniny wydzielamy zimą, natomiast mniej melatoniny wydzielamy latem. I to właśnie między innymi za pomocą tego Twój organizm orientuje się, gdzie jesteś aktualnie w 365 dniach roku. Śmiało można powiedzieć, że melatonina dla Twojego organizmu jest troszkę taką biologiczną latarnią morską. Długość okresu wydzielania melatoniny informuje Twój organizm, jaka aktualnie jest pora roku. Kolejny rytm to będzie rytm ultradialny. Będzie to rytm, który trwa z kolei mniej niż 24 godziny. Przykładem takiego rytmu będzie rytm, który opracował Nathaniel Kleitman. Rytm ten nazywa się The Basic Rest Activity Cycle, czyli podstawowy cykl odpoczynku aktywności. Jest to rytm, z którym mamy do czynienia podczas stanu czuwania, wpływający na skupienie i na czas reakcji. Rytm ten opiera się o cykle naszego snu i rzeczywiście mówi o tym, że przez te 90 minut mózg jest bardzo efektywny, bardzo wydajny, natomiast później jego wydajność spada i żeby tą wydajność na nowo odzyskać, dobrze by było zrobić sobie te 20 minut przerwy. Co w tej przerwie będziesz robił, to już tutaj zależy od Ciebie. Możesz sobie zjeść posiłek, możesz iść na krótki spacer, możesz sobie zastosować jakiś stretching. Ważne jest to, aby odejść od komputera czy od notatek, żeby troszkę dać temu naszemu umysłowi ochłonąć. No i rytmy cyrkadialne, czyli te rytmy, o których dzisiaj będziemy sobie mówić, czyli rytmy okołodobowe. Nazwa tych rytmów pochodzi od łacińskiego circadiem, czyli właśnie około dnia. Rytm cyrkadialny opiera się o reakcję naszego organizmu na obecność lub brak światła dziennego. Rytmy okołodobowe są to ewolucyjnie zachowane cykle biologiczne, które przygotowywują wszystkie formy życia, począwszy od bakterii, poprzez rośliny, na ssakach kończywszy, na codzienne wahania środowiska. Rytmom tym podlegają wszystkie procesy, które zachodzą w Twoim organizmie. Od dawna było wiadomo, że rytmy okołodobowe funkcjonują zarówno u roślin, jak i u zwierząt, natomiast nie było wiadomo, czy rytmy takie występują u człowieka. Jeśli chodzi o rośliny, to takim dosyć znanym rytmem okołodobowym jest na przykład ilość wydzielanych pestycydów w ciągu doby. Najwięcej pestycydów rośliny wydzielają w godzinach żerowania drapieżników. Czy innym takim dosyć znanym rytmem roślinnym będzie na przykład to, że maciejka pachnie wieczorem, dlatego że ona rozkwita wieczorem i rzeczywiście wieczorem najintensywniej pachnie. Jeśli chodzi o odkrycie zegara dobowego u człowieka, było to troszkę trudne, ponieważ trzeba było taką osobę całkowicie odizolować od światła dziennego. No i pierwszym uczestnikiem, który zdecydował się na taki eksperyment, był pewien pan, który w latach 50. zszedł do jaskini w Andach. Miał on przy sobie taki prowizorycznie skonstruowany telefon, oczywiście miał zapas jedzenia, książek czy jakieś świece i codziennie jak szedł spać i też jak wstawał, dzwonił do jednej osoby i informował ją, że właśnie idzie spać czy wstaje. I okazało się, że codziennie telefony wykonywał w przedziale 24 godziny i 15 minut. Kolejny eksperyment był przeprowadzony w latach 60. XX wieku. Przeprowadził go zespół niemieckich badaczy, który po prostu zamknął kilka osób w bunkrze, czyli też było to miejsce, gdzie ludzie byli całkowicie odizolowani od światła. Generalnie takich eksperymentów było kilka prowadzonych. W każdym razie na podstawie tych eksperymentów wywnioskowano, że rzeczywiście ludzie posiadają taki rytm okołodobowy i trwa on mniej więcej 24 godziny, dlatego nazywa się rytmem okołodobowym. W bardzo ciekawym badaniu przeprowadzonym w 2010 roku okazało się, że na przykład u kobiet ten rytm wynosi 24 godziny i 9 minut, natomiast u mężczyzn rytm ten wynosi 24 godziny i 19 minut. W tym badaniu kobiety wybudzały się wcześniej niż mężczyźni i wykazywały większą preferencję do porannych zajęć niż mężczyźni. Jeśli chodzi natomiast o zwierzęta, to zwierzęta dobowe, czyli zwierzęta, które mają tryb dzienny, ich rytm dobowy wynosi nieco ponad 24 godziny, natomiast zwierzęta, które posiadają tryb życia nocny, ich rytm dobowy ma troszkę mniej niż 24 godziny. Nasz rytm okołodobowy
jest codziennie resetowany do dokładnie 24 godzin przez zewnętrzne Zeitgebery. Zeitgeber, czyli z niemieckiego dawca czasu, czy inna nazwa synchronizator. Czyli na przykład pory posiłków, interakcje międzyludzkie, czy aktywność fizyczną. Natomiast cykl światło-ciemność jest dla Ciebie podstawowym synchronizatorem, czy Zeitgeberem, który restartuje Twój rytm okołodobowy do dokładnie 24 godzin, czyli do dnia słonecznego. Najważniejszym elementem układu okołodobowego człowieka są jądra nadskrzyżowaniowe, które występują w mózgu. Są to struktury wielkości ziarenka ryżu, występują one mniej więcej nad podniebieniem pomiędzy Twoimi oczami i jądra te nazywają się nadskrzyżowaniowe, ponieważ występują one nad skrzyżowaniem wzrokowym, czyli tam, gdzie krzyżują się Twoje nerwy wzrokowe. Jądro nadskrzyżowaniowe jest to struktura, która zawiera 20 tysięcy komórek, i ma ona pośrednie połączenie z przysadką, z tarczycą, z nadnerczami, z gonadami czy z Twoją przyszynką. Jeśli jądro nadskrzyżowaniowe ulegnie degeneracji, tak jak dzieje się to w terminalnym stadium chorób neurodegeneracyjnych, na przykład choroby Alzheimera, organizm całkowicie traci poczucie czasu. Jądro nadskrzyżowaniowe reguluje przede wszystkim sen i budzenie, ale także czas innych podstawowych funkcji zachodzących w Twoim organizmie, na przykład wydzielanie hormonów, apetyt, trawienie, aktywność fizyczną czy temperaturę głęboką Twojego ciała. Synchronizuje funkcje fizjologiczne tak, aby występowały we właściwym czasie i synchronizuje je ze światłem dziennym. Drugim elementem Twojego zegara są Twoje oczy. Jeśli chodzi o fotoreceptory występujące w naszych oczach, to mamy tutaj trzy rodzaje fotoreceptorów. Pierwszym fotoreceptorem będą pręciki. Pręciki, które zawierają w swoim składzie rodopsynę, umożliwiają one widzenie czarno-białe w nocy. Czopki, które zawierają w swoim składzie jodopsynę, sprawiają, że przy większym natężeniu światła widzisz kolory. Kolejnym fotoreceptorem będą światłoczułe komórki zwojowe siatkówki, które zawierają w swoim składzie melanopsynę. Melanopsyna jest najbardziej wrażliwa na światło niebieskie. Długość fali, na które ona najbardziej reaguje, to jest od 470 do 480 nanometrów. I jeśli do melanopsyny dojdzie światło o takiej długości, wysyła ona informację do jądra nadskrzyżowaniowego o tym, że rozpoczął się dzień. I nie ma tutaj znaczenia, czy to światło dojdzie do melanopsyny w ciągu dnia, czy w ciągu nocy. Za każdym razem ona taką informację do Twojego jądra nadskrzyżowaniowego wysyła. Jeśli chodzi o światło niebieskie, to dodam jeszcze tylko jedną kwestię, ponieważ nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiał. Światło niebieskie jest niezbędne w ciągu dnia dla Ciebie, ponieważ wzmaga Twoją uważność, skraca czas reakcji czy poprawia nastrój. Natomiast światło niebieskie w nocy supresuje Twoją melatoninę. Światło to główny bodziec pobudzający, wykorzystywany przez organizm do rozróżnienia dnia od nocy. Światło poprzez Twoją melanopsynę przewodem siatkówkowo-podwzgórzowym dociera do mózgu, co powoduje zatrzymanie wydzielania melatoniny. Natomiast w ciągu nocy, kiedy światło nie dociera do Twojej melanopsyny, melatonina jest produkowana. Jądro nadskrzyżowaniowe, inna nazwa jądro suprachiasmatyczne, oddziaływuje z szyszynką poprzez współczulne neurony zwojów szyjnych górnych, czyli superior cervical ganglion. I to właśnie zwój szyjny górny moduluje aktywność głównego enzymu, który odpowiedzialny jest za produkcję melatoniny, czyli N-acetylotransferazy serotoninowej. Wycięcie zwoju szyjnego górnego powoduje zmniejszenie wydzielania melatoniny i tłumi całkowicie jej rytm. Melanopsyna została odkryta pierwszy raz przez takiego pana, który się nazywał Ignacio Provencio w 1998 roku w melanoforach, czyli komórkach światłoczułych żaby szponiastej. No i teraz nasuwa się pytanie, czy nasza skóra również zawiera melanopsynę. Więc generalnie w naszej skórze występuje bardzo dużo różnych opsyn. Opsyny te pośredniczą w gojeniu się ran, czy w melanogenezie, fotostarzeniu się skóry, czy poroście włosów. Badanie z 2020 roku udowodniło, że rzeczywiście w naszej skórze również znajduje się melanopsyna. Występuje ona w melanocytach, w keranocytach i fibroblastach. Co ciekawe, okazuje się, że melanopsyna występuje nie tylko w naszej skórze, ale występuje ona także w Twojej podskórnej tkance tłuszczowej, czy w naczyniach krwionośnych. I ekspozycja na słońce Twojej podskórnej tkanki tłuszczowej ułatwia jej lipolizę, natomiast ekspozycja na światło słoneczne Twoich naczyń krwionośnych powoduje ich rozszerzenie pod wpływem właśnie światła. Więc śmiało można powiedzieć, że światło oddziaływuje na nasze oczy i na naszą skórę, przez co reguluje wszystkie nasze procesy biologiczne zachodzące w organizmie.
Oprócz tego każdy Twój narząd ma zegar peryferyjny. Zegar peryferyjny posiada na przykład Twoja tkanka tłuszczowa, posiada Twoja wątroba, posiadają Twoje jelita, czy posiadają Twoje mięśnie. Zegary peryferyjne mogą być synchronizowane zarówno przez jądro nadskrzyżowaniowe, jak i sygnały środowiskowe. Temat zegarów peryferyjnych omówimy sobie innym razem, natomiast dzisiaj skupimy się na naszym zegarze głównym i na świetle. Niewspółosiowość pomiędzy rytmami okołodobowymi a sygnałami środowiskowymi przyczynia się do różnego rodzaju zaburzeń. Ekspozycja na światło w nocy lub inne zakłócenia dobowe, takie jak praca zmianowa, jetlag, social jetlag, metaboliczny jetlag czy deprywacja snu, mogą zakłócić synchronizację centralnego rozrusznika w jądrach nadskrzyżowaniowych z zegarami peryferyjnymi w mózgu i ciele. Zakłócenia te wiążą się z szeregiem negatywnych skutków zdrowotnych. Jak widzisz na przedstawionej grafice, niewspółosiowość będzie miała wpływ zarówno na Twój nastrój, jak i na funkcje kognitywne, na powstawanie komórek nowotworowych, ponieważ każda komórka nowotworowa powstaje przez zaburzony cykl okołodobowy, na metabolizm, na płodność, funkcje hormonów, odpowiedź na stres, układ immunologiczny, uwagę, układ sercowo-naczyniowy czy na sen. U źródeł wszystkich chorób chronicznych leży zaburzony rytm biologiczny. Dlatego tak ważne jest, abyś żył zgodnie ze swoim zegarem biologicznym i synchronizował rytmy snu i czuwania, postu, karmienia czy odpoczynku i aktywności. W przeszłości ludzie doświadczali przewidywalnych okresów dnia i nocy, dlatego ich synchronizacja ze środowiskiem zachodziła spontanicznie. Od czasu wprowadzenia światła elektrycznego wszechobecna ekspozycja na światło zatarła granice dnia i nocy, no i niestety utrudniła tą synchronizację. Rewolucja oświetlenia był to taki czas, kiedy ludzie przeszli z systemu opartego na słońcu, który był wspierany przez świece czy przez lampy gazowe, na elektryczność. Wynalezienie żarówki sprawiło, że ludzie po raz pierwszy sztucznie mogli wydłużać dzień. Następnie postęp w XX i XXI wieku dodał do naszego życia kolejne źródła światła niebieskiego w postaci telewizorów, komputerów, smartfonów czy tabletów. Przed pojawieniem się lamp elektrycznych ludzie byli narażeni na minimalne światło w ciągu nocy. Księżyc dawał oświetlenie rzędu 1/10 do 0,3 luksa. W tropikach była to natężenie światła o wysokości 1 luksa. Świeca również dawała światło o natężeniu 1 luksa. Natomiast na dzień dzisiejszy w przeciętnym domu natężenie światła sięga rzędu 100 do 300 luksów. 24-calowy telewizor LED daje Ci światło o natężeniu 100 luksów. Tablet daje Ci światło o natężeniu poniżej 40 luksów. Natomiast telefon komórkowy daje Ci światło o natężeniu powyżej 40 luksów. Na przedstawionej grafice widzisz porównanie spektrum światła tradycyjnej żarówki wolframowej i żarówki LEDowej. Tradycyjna żarówka dawała światło przez żarzenie, czyli światło emitowane było przez ogrzewanie materii. Natomiast żarówka LEDowa daje światło przez zjawisko luminescencji, czyli światło emitowane jest, gdy materia pochłania energię z bodźca zewnętrznego, a następnie uwalnia je właśnie jako światło. Generalnie postęp technologiczny zwiększył efektywność energetyczną źródeł światła. Natomiast jak spojrzysz sobie na spektrum światła żarówki tradycyjnej i żarówki LEDowej, to zauważysz, że tradycyjna żarówka ma bardzo podobne światło do zachodzącego słońca. Jest tam dużo podczerwieni i mało światła niebieskiego. Natomiast żarówka LEDowa emituje większą część fal o krótszych długościach, które są zbliżone do światła dobowego. Czyli jest to światło, gdzie mamy bardzo mało podczerwieni i bardzo dużo światła niebieskiego. Światło dobowe definiujemy jako światło, które wpływa na nasz układ okołodobowy. Z żarówkami LEDowymi problem jest jeszcze inny, ponieważ one migoczą. Oczywiście nie jest to migotanie widziane gołym okiem, natomiast jeśli ustawisz w swoim telefonie tryb slow motion i nakierujesz to na żarówkę LEDową, to rzeczywiście będziesz mógł dostrzec, na czym to migotanie polega. Jak widzisz, problem ze światłem tyczy się dwóch kwestii. Po pierwsze, ekspozycja na światło jest niewłaściwa, ponieważ ograniczamy dostęp do światła słonecznego w ciągu dnia, dlatego że siedzimy w domach czy pracujemy w biurach. Natomiast eksponujemy się na światło niebieskie w nocy. 99% mieszkańców Stanów Zjednoczonych doświadcza zanieczyszczenia światłem w ciągu nocy. Drugim problemem jest to, że to światło po prostu nie jest naturalne, ponieważ tak jak widzisz, światło żarówek LEDowych, które teraz są tak popularne i coraz więcej osób tych żarówek LEDowych używa, jest całkowicie odmienne od spektrum światła słonecznego czy od tej oldschoolowej żarówki wolframowej, która kiedyś obecna była w naszych domach. Czyli mamy do czynienia z nienaturalnym światłem w niewłaściwym czasie.
Co więcej, zakłócenia dobowe stały się powszechne nie tylko wśród ludzi, ale także wśród dzikiej przyrody. Sama pamiętam, jak zaraz po studiach pojechałam na miesiąc czasu do pracy do Holandii i pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, bo oczywiście dojechaliśmy tam w nocy, było to, że normalnie w nocy latają tam ptaki i byłam troszkę zdziwiona, o co chodzi. Natomiast jak jakiś czas popracowałam, zrozumiałam, czemu tak się dzieje. Pracowałam tam akurat przy orchideach, więc kwiaty te były wyeksponowane przez całą dobę na światło, co zapewniało im szybszy wzrost i większe zyski dla producentów. Jednak skutkiem ubocznym było nadmierne oświetlenie atmosfery, dlatego ptaki te myślały, że cały czas jest dzień. Światło w nocy zaburza także wędrówki zwierząt migrujących, czy na przykład jest problemem dla owadów, ponieważ owady w nocy myślą, że jest dzień i chcą zapylać kwiaty, które niestety, ale jeszcze są po prostu pozamykane. Podsumowując, człowiek jest jedynym organizmem żywym, który świadomie nie słucha swojego wewnętrznego zegara biologicznego. Zwróć uwagę także, jak wygląda Twój dzień, ponieważ przeciętny Kowalski wstaje rano, zakłada okulary słoneczne i jedzie do pracy, czyli spędza praktycznie cały swój dzień w budynku, podczas gdy jesteśmy ssakami i jesteśmy przystosowani do życia na zewnątrz. Następnie wraca i wieczorem eksponuje się na światło niebieskie, czy to jest żarówka LED-owa, czy to jest telewizor, czy to jest smartfon, czy to jest komputer. Twoim celem jest uzyskanie jak największej ilości światła w ciągu dnia i jak najmniejszej ilości światła w ciągu nocy. Duża ilość światła słonecznego, którą sobie zapewnisz, zmniejszy także wrażliwość na światło niebieskie po zmroku. Światło zapoczątkowało życie na naszej planecie i do tej pory kształtuje naszą biologię i tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi Słońca. Jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!